Witam bardzo serdecznie. 14 marca wysadzone z nasion bratki 26 czerwca cieszą oko piękną barwą kwiatów. Gęste rośliny, bardzo dużo liści, dużo kwiatów. Oczywiście roślina jadalna, bardzo smaczna i zdrowa. Z tak malutkich nasionek bratki własnego zbioru z zeszłego roku wysiane do skrzynek razem z pomidorami. Dokładnie 14 marca. Do takich malutkich doniczek i podświetlane było to lampą LED-ową, białą. Nie bawiłem się w żadne kolorowe, ponieważ kolorowe męczą wzrok, a to było po prostu na parapecie. Takie malusieńkie nasionka wszystkie wykiełkowały, wszystkie. 26 marca po 12 dniach, jak widać, pomidory miały dużo większy wzrost. A bratki w ostatnim rzędzie, takie cieniuteńkie, bardzo delikatne. 10 kwietnia powędrowało to po miesiącu do skrzynek. Bardzo delikatne łodyżki, cieniutkie korzenie. Trzeba bardzo uważać, jak się je sadzi do skrzynek. Niespodzianka, 14 maja ulewa, grad, a w nocy przymrozki. Pomidory zdewastowane i ubite, a bratki przetrwały. Bardzo brzydko, trzeba było jednak poczekać troszeczkę z wysadzeniem tych bratków do skrzynek, aczkolwiek drugi, od razu tego samego dnia wysiew i 29 maja bratki mają już 14 dni i wylądowały w skrzynkach. Te z 14 marca, jak się okazało, przeżyły pomimo gradobicia i przymrozków i cieszą teraz oko 26 czerwca już pięknymi kwiatami kolorowymi. Trafiły się białe i żółte. No i oczywiście roślina miododajna, zdrowa, bardzo smaczna, przepyszna. Polecam wyhodować, nie kupować z sadzonek.